Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Toy152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z wami wyjątkowo w menu głównym, ponieważ OBS się wywalił przez pierwsze 2,5 minuty, mniej więcej na samym początku filmu. Będziemy robić zadania związane z Larsem, z Nordmarczykiem. Jesteśmy tam przed jego obozowiskiem i w sumie nie straciliście dużo, tak tylko dodam, że zrobiłam sobie mikstury stałe poza odcinkiem, różnego typu zupy i też będziemy to na odcinku zjadać i wypijać. Nie przedłużam i zapraszam was na odcinek. Na pewno chciałabym ruiny Tadmoru zrobić przed grobowcem, to wtedy i tak asasyni staną się wrodzy. I potem zdecydujemy, czy odbijamy w 5 rozdziale, czy w 6. Bo jak na razie ten 5 jest taki dosyć krótki, szczerze mówiąc, a w 6 będziemy mieli też powrót na poprzednie wyspy, czyli na Tamore, na Darmos. Będziemy mieli powrót na Atanos, to jest bardzo ważna informacja. No i całą Górniczą Dolinę, plus jeszcze Myrtanę, także jest dużo tego. 6 rozdział będzie dosyć długi. Ale tak, dobra, wypijmy sobie rzeczy. Zrobiłam sobie ze Szczawy Królewskich 6 eliksirów zręczności i 5 eliksirów do życia. Także na przyspieszeniu sobie je wypijemy. Dodatkowo też będziemy mieli jeszcze potrawy różnego typu. I teraz musimy się ładnie przejrzeć. Zupa z pełzacza. Miałam gdzieś parujący gulasz numer 1. Kompot z jabłek. To też jest rzecz, która nam się przyda. Bardzo ładnie. Będziemy mogli się napoić. Skąd ja wzięłam ananasa? Kompot z bananów również. Zastanawiam się, czego mi brakuje, jakich składników, żeby zrobić zupę z pomidora, bo pomidorów mam dużo. Chyba, że nie mam wody. No ale wątpię, że nie mam. Zresztą zaraz się przyjrzymy, jak z tą wodą jest. Także okaże się. Nie pokazałam wam statystyk przed tym piciem, ale raczej mniej więcej wiemy, jakie miałam statystyki. Także chyba żaden problem. To jest gin. Zupa rybna. Nie, bo wiecie co szukam? Tutaj w ogóle też manę będziemy dobijać. Szukam wody. Być może nie mam wody. Ale nie jestem pewna. Trzeba by było w gotowaniu zobaczyć, czego potrzebujemy. Dzisiaj taki luźny odcinek w sumie. Ostatnie zadanka na ten 4/5 rozdział będziemy robić. Trzeba się też jeszcze przejść po ludziach z Bractwa. I w ogóle, co ciekawe, możemy oddać zadanie odnośnie tych niewolników, których mieliśmy zaprowadzić do tego typka koło wieży strażników, wojowników Baliara. Bo też już to oczywiście sobie sprawdziłam. Gulasz. Widzicie, mam dużo pomidorów, a nie mogę z nich zrobić za bardzo zupy. Wodę mam. Pytanie w takim razie, czego nie mamy? Dobre pytanie. Dobra, zupa cebulowa. Jeszcze mamy 25 w ogóle goblinich jagód. Smoczego korzenia też mamy dużo. Szczawi nam brakuje. No i tak, i zobaczmy staty. 267 zręczności, 345 siły i 2204 punktów życia. Amulet mamy do życia. Tak, pierścień do życia również i mamy pierścień prędkości. Dobra, czyli wszystko tutaj gra. Chodźmy w takim razie pogadać z tym typkiem. Zobaczymy, co on ma nam do zaoferowania i w czym możemy mu pomóc. Chcesz się jeszcze raz... Stój. Ani kroku dalej. Uspokój się. Nie masz się czego bać. No dobra. Wydaje się, że nie jesteś jednym z tych brudnych koczowników. Czy przypadkiem nie zabłądziłeś? Co? Dlaczego tak sądzisz? Cóż, nie wyglądasz na tutejszego. Tak, masz rację, moją ojczyzną jest Nordmar. Ale to daleko stąd. Nazywam się Hakkon, jestem wojownikiem klanu Ognia. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Roland. Tak, tak. A skąd pochodzisz? Bo przecież nie z tego piaszczystego kraju. Nie, oczywiście, że nie.
pochodzę z wyspy Khorinis. Cóż, więc masz do przejścia taką samą długą drogę, jak ja kiedyś. Czy, przypadkiem, nie wspominałeś o koczownikach? Tak, oczywiście. Powinieneś się cieszyć, że nie wziąłem cię za jednego z nich. Brzmi tak, jak miałbyś z nimi jakieś niemiłe doświadczenia. Owszem. Nie przyszedłem do tej doliny sam jeden. Jeszcze niedawno towarzyszył mi mój przyjaciel Lars. W czasie naszej długiej podróży udało się nam pokonać wiele niebezpieczeństw. Do czasu, aż nie spotkaliśmy tu kilku bardzo złych ludzi. Napadnięto na was. Napadnięto i obrabowano. Chociaż mężnie się broniliśmy. Ale było ich zbyt wielu dla nas dwóch. Dosłownie wzięli nas w kleszcze. Ostatecznie została nam tylko ucieczka. Tak, ucieczka, muszę się przyznać do swojej hańby. Ale gdy mi udało się uciec, ci ludzie złapali mojego przyjaciela Larsa. Ale powiem ci jedno, uwolnię go, nawet jeśli to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobię w życiu. A jesteś pewny, że to nie asasyni na was napadli? Absolutnie. Chodzę już wystarczająco długo po tej przeklętej ziemi, żeby umieć odróżnić koczowników od asasynów. Możesz mi wierzyć. Tu są też pokojowo nastawieni koczownicy. Jesteś pewny? No, nie wiem. Uwierz mi. Koczownicy Seide naprawdę są przyjaźni i gościnni. Jeśli tak, to chętnie się z nimi zapoznam. Hej, ty. Możesz mnie czegoś nauczyć. Chcesz się czegoś nauczyć? Dlaczego by nie? Mógłbym ciebie nauczyć, jak zdejmować ze skóry zwierząt i obcinać ich pazury. Prócz tego, mogę ciebie nauczyć posługiwania się łukiem i kuszą. Ale najpierw chciałbym uwolnić mojego przyjaciela Larsa. Pomogę ci uwolnić twojego przyjaciela. Co, naprawdę? Ty tak poważnie? Poważniej się nie da. Też coś mam przeciwko tym bandytom. Więc chodźmy. Pójdziemy w te miejsce, gdzie na nas napadnięto. Może tam znajdziemy któregoś z tych ludzi. Cóż, chodźmy. No i dobra, pięknie, możemy w takim razie lecieć. Hakon musi sobie oczywiście swoje punkty... No, wiecie o co chodzi. Checkpointy i tak dalej. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Na pewno wbijemy na nich kolejny poziom, bo to jest niemożliwe, żeby nam się to nie udało. No i cóż, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam jeszcze parę innych plan na dzisiejszy odcinek. Planów na dzisiejszy odcinek, więc troszeczkę nas czeka dzisiaj jeszcze chodzenia, zwiedzania i tak dalej. Ogólnie ja najczęściej mam plan, w sensie wiem, co warto zrobić, jakie zadania. Przeglądam sobie to przed nagraniem odcinka. Dobra, mamy jakieś zębacze początkowo. Tam już jest obóz orków. Wiecie, taki zębacz to... Jedna bestia mniej. To jest żaden problem. Co ciekawe, ja jestem od Hakona silniejsza. Dobra, zobaczmy. Więcej zębaczy. Chociaż tym razem to są brzytwiaki. Dobra. Panie Hakon, lecimy w takim razie dalej. Ty się trochę stary, naprawdę wolno biegasz. Wow, chociaż teraz cię teleportowało przed chwilą. Okej, okay, sorry, bo cię przy... no... przygwoździłam cię. Zróbmy kolejny zapisik. No i zobaczmy. Poszczęściło się. Tam z przodu jest jeszcze kilku tych drani. Co zrobimy? Atakujemy ich. Na razie poczekaj. Powiem ci, kiedy atakować. Chwila. Ruszajmy. Potrzebny mi twój topór. Kurde, stary, ty się tak będziesz bujał pomału? Dobra, ich tam jest pewnie pięcioro, nie troje. Doigrałeś się. Dobra. Nie będzie źle. Już żeśmy się bili z rabusiami w innym miejscu w ostatnim odcinku, więc... To już koniec, śmieciu. No dawaj.
Okej. Okay. Poszło, myślę, że dobrze. Cholera, Larsa tu nie ma. Więc powinniśmy sprawdzić w starej wieży. W starej wieży. Co masz na myśli? Po tym, jak uciekłem, śledziłem ich przez jakiś czas. Kilku bandytów opuściło miejsce walki. Podążyłem za nimi, aż nie doszli do starej wieży. Tam rozpalili ognisko. Może, są tam do tej pory, a Larsa zamknęli w wieży. Może tak być. No, dobrze, prowadź do tej wieży. To niedaleko. Chodźmy. No i serio biegniesz naokoło? O matko, kto to wymyślił? Kto ci dał taki dziadowski checkpoint? Dobra, no wieża już jak byk widać. Jesteśmy na miejscu. To ta wieża. To co robimy? Mają sporą przewagę liczebną. Masz jakiś pomysł? Ta. Daj mi pomyśleć. Sądzę, że powinienem iść tam sam. Ty lepiej tu zostań, póki nie rozpoznam sytuacji. Jeśli zaatakujemy obóz na ślepo, to tylko oberwiemy po głowie. Muszę w jakiś sposób rozdzielić siły przeciwnika i wywabić kilku z nich. Masz rację. Też myślę, że tak będzie lepiej. Więc na razie zostanę tutaj. Ale jeśli będziesz potrzebował mojego topora, wzywaj. Oczywiście. Tak zrobię. Dobra. Ja mam taki plan, żeby zadziałać z deszczem ognia. Bo to się nam najlepiej chyba tutaj sprawdzi. Rzucimy sobie takie dwa deszcze albo i więcej. Doigrałeś się. Dobra. Okej, na trzeci już mi nie starczy niestety many. Dobra, jesteśmy na szczęście za wieżą, więc tutaj nam mało grozi. Dobra. I w sumie możemy jeszcze jednym deszczem ognia chyba zasadzić, nie? Ajajaj. Pożałujesz tego. Starczy mi na drugi. Dobra, chyba już wszyscy spłonęli. Tam tylko jeszcze aha, bo oni... Okej, dobra. Mam tylko nadzieję, że Lars to żyje. Dobra, żyje. Także to akurat bardzo dobrze. Okej, mamy topór Larsa w ogóle. Także to też jest na plusik bardzo. Dobra, tutaj pozbierane. Co jest, mi się myszka rozładowała, czy co? Okej, działa. To teraz tak, wyleczmy się. No i lecimy jeszcze na tych, którzy nam tutaj zostali. Doigrałeś się. Trzeba ich zmusić, żeby pochowali te łuki, nie? Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz! Jak widzicie, oni tutaj bardzo... Dobra, na szczęście pochowali, więc jest git. No, dawaj. No i dobra, mamy. No i tutaj powinien być gdzieś nasz przyjaciel. Stoi sobie i czeka. Ruszajmy. Potrzebny mi twój topór. No to ruszajmy. Dobra, ja nie potrzebuję ciebie w sumie, ale... No niestety musimy go teraz tam podprowadzić. Ja wolałam, żebyś ty mną kierował, mordo, wiesz? Naprawdę. No ale dobra, przynajmniej nam się udało. Dawaj, bo ja mam pierścień, a ty nie masz.
Na twój przyjaciel już czeka. Dobra. Jesteśmy praktycznie już na miejscu. Witam. To ty jesteś Lars. Tak, ale skąd mnie znasz? Twój przyjaciel Hakkon powiedział mi o tobie. Przyszliśmy cię uwolnić. Chwała Innosowi. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Na co czekasz? Możesz iść, jesteś wolny. Co? Wolny? Naprawdę? A co z pustynnymi rozbójnikami? Nie martw się. Zająłem się nimi. Chwała Innosowi. Dziękuję, nieznajomy. Niestety, nie mam żadnego złota, które mógłbym ci dać, jednak. W porządku. Nie ma o czym mówić. Nie, nie. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Jak masz na imię? Roland. Dobrze, Rolandzie. Może jednak dostaniesz zasłużone wynagrodzenie. Musisz się tylko nieco wspiąć. Tak. I cóż tam jest? Pewien zamknięty kufer. Możliwe, że ci ludzie chowają tam swoje łupy. Jeśli chodzi o mnie, to możesz sobie wziąć wszystko. Świetnie. Zobaczymy, co tam znajdę. Ach, jeszcze coś. Chciałbym odzyskać swoją broń. Miałem topór obosieczny i świetny nordmarski łuk. Jeśli byś znalazł moją broń, to... Nie ma problemu. Jeśli znajdę twoją broń, to ci ją zwrócę. Przyrzekam. Chwila. Znalazłem twój topór. Trzymaj. Doskonale. Teraz będę mógł się bronić. Dziękuję. Lars jest wolny. Chwała Innosowi. Prawie już straciłem nadzieję. Bez twojej pomocy nie dałbym rady. Dziękuję. Aha, prawie bym zapomniał. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, lepiej zapytaj o to teraz. Chwila. Naucz mnie o... Wybacz, ale... Wierzysz w Innosa? No, tak. A dlaczego pytasz? Zawsze myślałem, że Innos nie ma wyznawców w Nordmarze. To nie dotyczy naszego klanu. Klan ognia czci Innosa już od bardzo dawna. Co wojownicy z Nordmaru robią w Arancie? Byłem pewny, że o to zapytasz. Ale zdradzisz mi przyczynę. Bardzo nam pomogłeś. Oczywiście, że mogę ci powiedzieć, dlaczego tu jesteśmy. Klan ognia nie istnieje od zawsze. Kiedyś członkowie naszego klanu należeli do innych grup. A potem z południa nadszedł potężny wojownik. Nazywał się Akasha. Głosił, że tylko jeden Bóg darował ludziom światło i ciepło, porządek i prawo, to Innos. Nauki Akashi głęboko wniknęły w serca wielu wojowników. I oni porzucili swoje klany. Poszli za Akashą dalej na północ, gdzie założyli klan ognia. Ciekawa historia. Ale jak to się wiąże z waszym pobytem w Arancie? W starym grobowcu przodków natknęliśmy się na kamień runiczny. Było tam powiedziane, że Akasha pochodził z okolicy, którą nazywają Tadmor. Dowiedzieliśmy się, że Tadmor znajduje się w tej części Arantu. I z Larsem mieliśmy nadzieję odszukać przynajmniej jakieś ślady Akashi. Byłby to dowód na to, że historia o Akashi nie jest zwykłą legendą, a prawdą. Co dokładnie chcieliście znaleźć? Właściwie, to nie wiemy, ale gdzieś w ruinach na pewno coś jest. Czuję to. No dobra. Chwila. Chwila. Czy ja będę w stanie wejść po tej drabinie teraz? Bo może być problem, co? Powiem tak, prześpijmy się w łóżku. To sobie na pewno stąd pójdzie. Tak jest. Dobra. Odnośnie tego łuku, to możliwe, że go sprzedałam i tu jest najgorszy właśnie problem. Lewo, nie, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, raz, dwa, trzy w prawo, lewo, lewo. Ej, no co jest? Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo.
Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Serio? To tyle? Troszkę słabo. Dobra, odnośnie tego właśnie... O, oni sobie będą tutaj siedzieli. Okej, okay, to w porządku. Wiecie, bo problem jest taki, że tutaj są inni jeszcze rozbójnicy, nie? I myśmy już u nich byli, ja ich tam zabiłam. To byli chyba właśnie tamci dla tego Haruna, co byli tam na górze. Tylko, że ja jak miałam taki łuk, to już go sprzedałam. I dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Jak na złość, oczywiście wywaliło mi akcję z Volation. Powiem wam, że nie mam dzisiaj szczęścia, bo jak chciałam odpalić nagrywanie, to mi się wysrał OBS, a później, no teraz mi wywaliło w ogóle do pulpitu grę i do widzenia. Chciałam tutaj zerknąć, czy tam się na przykład pojawili jacyś nowi rozbójnicy, czy na przykład ten łuk sobie tam po prostu nie leży, bo wiecie jak to jest, nie? Możliwe, że w tym obozowisku dalej są te rzeczy, nie? Bo to było gdzieś tutaj na górze. Tutaj to było, ale widzę, że niestety chyba ten łuk komuś sprzedałam. No i teraz pytanie komu? Ostatnio jak robiłam handel, to robiłam z Iskrą, tylko że Iskrze te rzeczy zniknęły z ekwipunku. To jest akurat trochę bez sensu, bo no wydaje mi się, że nie ma tego już, tego łuku. A ja też kodu na niego nie mam. Iskra, pokaż mi, czy masz ten łuk może? Masz jakieś łuki w ogóle? Łuk wojenny, ciężka kusza. Jest, dobra. To w porządku. To akurat jak tutaj jesteśmy, to pójdziemy sobie do kapliczki. Bo ja bym chciała się nauczyć zatruwania broni. Bo nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jedyny nauczyciel, który tego uczy, a wypadałoby takie umiejętności posiadać. Dzień dobry. Witam. Jak zatruwać ostrze broni? Przed zatruciem broni na stole alchemicznym, trzeba ją naostrzyć. Kapnij nieco trucizny na ostrze i poczekaj, aż wyschnie. I wtedy w twoich rękach pojawi się straszliwa broń, która będzie budzić lęk wśród twoich wrogów. Dobra, czyli to tutaj też załatwiliśmy sobie. Ze wprzodków... broń Larsa. Ja nawet mu tego łuku nie muszę zanosić? Wystarczy jedną rzecz mu oddać? Dobra, no to jak będziemy tam w okolicy, to się mu odda to ewentualnie. To zadanie, ratunek dla niewolników, chodźmy to zrobić. Bo to tylko kwestia dosłownie jednego dialogu. Odblokowało się, to musiało być coś po prostu zablokowane wcześniej. No bo nie mogliśmy tego oddać, a teraz już możemy. Także to jest jak dla mnie ewenement. Powiem szczerze. No ale grunt, że możemy. I już jest fajnie. Będziemy jeszcze chodzić po tych ludziach z Bractwa za chwilę, żeby to zadanie też popchnąć. Amir Haram. Witaj. I widzicie, teraz jest opcja. Dziękuję, że nie szkoda ci było czasu na obronę życia i wolności. Niewielu na to stać. Niech Adanos ci błogosławi. No i to jest wszystko, dobra. Przejrzyjmy sobie jeszcze to. Skarb... Tararara. Coś mamy jeszcze do zrobienia. Takiego, co by mi miało zostać ewentualnie. Z wyjątkiem Bractwa Śniącego to nic. Także przebierzmy się na uboczu tutaj z powrotem w szatę i sobie pochodzimy jeszcze po tych ludziach z Bractwa. Teleportacja.
do Patary, tam była pierwsza osoba. Kaine ma wielkie plany. Zgadza się. Jak widzę, to opowiedział ci o nich. Tak, tylko wątpię, czy uda mu się osiągnąć to, co zamierza. Kto wie? Kaine był uczniem Korkaloma. Jest dobrze obeznany z magią. I dlatego powinienem mu ufać i wierzyć w to, że osiągnie swój cel. Będziesz mu towarzyszył w drodze powrotnej do Kholinis. Tak. Chciałbym wrócić na bagna. Pustynny klimat mi nie służy. I dlatego wróciłem tu, na wybrzeże. Gdy tylko pojawi się statek płynący do Kholinis, zaraz zawiadomię o tym Kaina. No, raczej już go nie zawiadomisz. Kolejne osoby... To były chyba dwie, nie? I to były obie w Ashdodzie. Dobrze mi się wydaje. Tutaj była jedna, z którą walczyliśmy na arenie. No to pogadajmy o planach Kaina. Co o nich myślisz? Dobrze. Powiem ci, co o tym sądzę. Kaina nie jest sobą. Nie mam pojęcia, dlaczego tak bardzo chce wrócić do Kholinis. On uważa, że jest w stanie ożywić śniącego. A ty w to nie wierzysz? Nie. A nawet jeśli mógłby to zrobić, prawdopodobnie nie przeżyłby rytuału. Jeśli Wielki Korkalom nie był w stanie tego zrobić, to gdzie się pchać w te sprawy Kainowi? Na pewno nie będę mu towarzyszył, kiedy wyruszy do Kholinis. Dobra, dziękuję. Podejrzewam, że dlatego gościu jest dla mnie neutralny, bo on ma właśnie takie spojrzenie na świat. Mamy jeszcze tutaj tego ostatniego gościa i chyba będziemy mogli po tym już zdać relację Lesterowi. W ogóle sobie nie załączyłam tego, sorki. Tu jesteś. Chciałbym z tobą pogadać o planach Kaina. Co chcesz wiedzieć? Co o tych planach sądzisz? Chyba nie myślisz, że teraz ci wszystko powiem. Nie znam cię na tyle dobrze. Och, daj spokój. Co mogę zrobić, aby to zmienić? Tak bardzo interesuje cię moje zdanie. No dobrze. Dasz mi 100 sztuk złota i złamię swoje zasady. Co? 100 sztuk złota. Obawiam się, że twoja opinia nie jest dla mnie aż tak cenna. Nie, to nie. Nikt nie zmusza cię do przyjęcia tej propozycji. Dobrze. Trzymaj 100 sztuk złota. O, to całkiem inna sprawa, hehe. Tak, tak. A teraz mów. Co myślisz o planach Kaina? Nic. On jest zdrowo stuknięty. Jak ci wszyscy inni guru z obozu na bagnach. Na twoim miejscu, nie brałbym jego bredni na poważnie. Zdaje się, że niezbyt tęsknisz za swoim starym bractwem, co? Chłopcze, nic mnie oni nie obchodzą. Przyłączyłem się do nim tylko dlatego, że mieli najwięcej do zaoferowania. W starym obozie rządzili ludzie Gomeza, a w nowym mogli ciebie pobić za byle co. Mi to nie pasowało. Już lepiej było wstąpić do tych sekciarzy na bagnach. A dlaczego nie? Tam paliło się tyle trawki, że przestałem się o cokolwiek martwić. Rozumiem. Dobra. No to mamy w takim razie tutaj rzeczy. Do przełęczy Isztar. Tutaj chyba jest więcej tych strażników niż było. Zagęścili sobie straż. Dobra, przebierzmy się. I teraz tak, pogadajmy z Lesterem. A potem się udamy w jeszcze jedno miejsce. Odnośnie bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Strażnik świątynny Gornaran nie wierzy w ideę Kaina. I nie zamierza mu towarzyszyć z powrotem do Kholinis. W przeszłości Gornaran zawsze bronił nas przed błotnymi wężami. Cieszę się, że odsunął się od Kaina. Dobrze. Jeśli dowiesz się jeszcze czegoś, daj znać. Odnośnie bractwa. Tak. Czego się dowiedziałeś? Strażnik świątynny Gorasur wierzy, że Kainowi uda się osiągnąć to, co sobie zamierzył. W każdym razie będzie towarzyszyć mu do Kholinis. Cóż, należy sądzić, że wie, co robi. Chociaż zawsze uważałem go za mądrego człowieka. Dobrze. Ot tak. Gortimor uważa, że Kaine nie jest całkiem normalny. A i o bractwie nie wyrażał się zbyt ciepło. W sumie, zapewne nie będzie towarzyszyć Kainowi z powrotem do Kholinis. Ciekawe.
Zawsze mi się wydawało, że Gorfimor nie bierze bractwa całkiem poważnie. I teraz wiem, że moje przeczucia mnie nie myliły. Dobrze. Kaine nie żyje. Prawdę mówiąc, nie jestem ani trochę zdziwiony, że ten fanatyk tak szybko znalazł swoją śmierć. Dobra. Zadanko jeszcze mamy, ponieważ ono się zakończy dopiero, kiedy poinformujemy Lestera o tym, że wszyscy nie żyją. No a dlaczego będą nie żyć? No bo wybijemy ich co do cna. Dobra, i tutaj jak widzicie, Granas już nie powstrzymuje przed wchodzeniem. Tu jest tabliczka jeszcze do kuszlictwa. No i tutaj dosłownie się przejdziemy, tak żeby wam pokazać, jak ten teren wygląda. No i na końcu tego terenu jest... Tam jest w ogóle Patara na dole. Na końcu tego terenu jest jedna rzecz, którą chciałabym mieć. Także tam na pewno się zaraz udamy. No i zobaczymy, bo tak widzę, że za dużo czasu nie mamy, żeby chyba ruszyć wątek tej świątyni. Znaczy, możemy sobie tam w sumie wejść, żaden chyba problem. Natomiast nie wiem, czy nie skończyć wcześniej tego odcinka i nie poczekać z tym wchodzeniem w sumie w tamto miejsce, no ale mało chyba ważne. Mamy hienę. Tutaj jak widzicie jest taki wąwóz w stronę Isztar. Tu gdzieś powinna być, właśnie jest wskazóweczka. Tutaj jak widzicie jest Isztar. Tutaj nie ma nic kompletnie z wyjątkiem punktów doświadczenia, które możemy zdobyć zabijając sobie przeciwników. Tutaj na górze są i na dole też są. Ale ja tutaj centralnie przyszłam dosłownie po jedną rzecz. Ten teren nie ma nic do zaoferowania. Tutaj już właśnie widać, że twórcy sobie nie dawali rady. Widzicie, jak tutaj jest pusta przestrzeń, dosłownie jeden pojedynczy przeciwnik jest tylko tak, żeby był i to jest w sumie tyle. Także, no cóż, widać tutaj niedociągnięcia. Mam nadzieję, że Myrtana jest trochę lepiej zrobiona, bo tak w sumie ja największe niedociągnięcia widzę właśnie od tego Warantu, nie? Tu już widać, że twórcy za bardzo nie mieli pomysłu, co by tutaj zrobić. To jest trochę przykre. No bo jednak... Cóż. Jakby jeszcze było Isztar, to by było w ogóle przegięte. Także cieszę się, że do Isztar nie możemy wejść. Że ono tak jakby... nie istnieje trochę. Zresztą zaraz wam pokażę dlaczego. W teorii tutaj jest przełęcz normalnie i ona się nazywa jako właśnie przełęcz do Isztar, tylko że ona nie działa. Zaraz wam to pokażę i będziemy mogli stąd spadać. I tak naprawdę Warant, z wyjątkiem tego, że zostało nam odbijanie miast, to już by było zakończenie całego Warantu. No cały czas się zastanawiam, czy w 5 to robić, czy w 6. Nie wiem, czy nie zrobiłabym tego w 5. Chyba byłoby... bezpieczniej, zważywszy, że 5 jest też krótszy. Także myślę, że chyba 5. Dobra, bo już mam was dosyć. Dobra. No i tak, tutaj mamy zwłoki kupca, który ma teleport na tereny Isztar w Warancie. No i... tutaj są jakieś pierdoły typu worki cebuli, mąki, czyste kartki, czarny proch. Tego już nie będziemy zbierać. I teraz wam jeszcze na szybko pokażę, że tutaj jest tak jakby dalsze przejście w stronę Isztar, ale ono już tutaj nie działa. Tutaj możemy sobie przejść. Znaczy tutaj jest w teorii właśnie kamień, który nam nie pozwala, ale możemy się dostać dalej. Tutaj jest nawet jeszcze kierunkowskaz, ale gra nas zaraz stąd wyrzuci. Zaraz wam zresztą pokażę. Też na cheatach sprawdzałam, co jest dalej i nie ma tam kompletnie nic. Kojarzycie, jak od strony Patary, jak była ta jaskinia tego z tym skarbem Kuternogi. Tam był taki kamień jebnięty, nie? Na końcu tam był tylko gryf, kamień i tam dalej się nie dało przejść. No to właśnie, jakbyśmy pobiegli na wprost, to wyjdziemy od drugiej strony tego kamienia.
Oj, widzicie, gra już mnie tutaj cofa. Nie będę wam na cheatach pokazywała tego, co powiedziałam przed chwilą. Mam nadzieję, że kojarzycie to miejsce z tym kamieniem. Postać już sama biegnie w tym momencie i tutaj widzicie nas gra cofła. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. I teraz, no jeżeli chodzi o zadania, no to mamy... co mamy? No wiemy, co mamy. Musimy iść do świątyni Tadmoru. I wywołać naturalnie, że asasyni nas będą... gnębić. Ja tylko bym chciała na chwilę, może do ruin. Bo... jest jedna rzecz, która mi spokoju nie daje. Bo tutaj, jak mamy ruiny... No widzicie, tam są pod tym, ale tu były te takie... Tu w którymś z tych miejsc nie było jakiejś skrzyni przypadkiem, która była zamykana na klucz. Bo zastanawiam się, czy typowo w świątyni jest ta tabliczka, którą musimy znaleźć dla tych Nordmarczyków, czy ona jest tutaj w którymś z tych pomieszczeń, bo kojarzy mi się, że był gdzieś tutaj kufer zamknięty, ale być może mi się po prostu źle kojarzy. Chyba nie było. Chyba nie było. Dobra, więc w takim razie ruszamy do obozu Sajda. Witam. Otworzyłem przejście do Ishtar. Tak. To wspaniała wiadomość. Wreszcie możemy ponownie nawiązać kontakt z naszymi krewnymi w Arancie. Ale zaczekaj. Czy aby na pewno wytłukłeś wszystkich asasynów na przełęczy? Tylko wtedy, kiedy przełęcz będzie od nich czysta, będziemy mogli korzystać z przełęczy Ishtar. Dobra, no to musimy jeszcze zrobić. Wytwarzanie strzał, chyba tego nie potrzebuję. Tu się jakiś dźwięk znowu zbugował. Dobra, ale my lecimy tutaj. W ogóle tak przy okazji to tą tabliczkę do kusznictwa moglibyśmy sobie łyknąć, że tak powiem. My teraz mamy w kuszy 103%. Tak, tak bywa. Dobra. Lecimy w takim razie w teleporter do świątyni Tadmoru i zobaczymy, co nas będzie czekać. Boski artefakt. No, tutaj jest zbugowany wpis i on się 300 tysięcy razy odpala. Czy to było czytane przeze mnie? Nie. Dobra. No to co? Wchodzimy, nie? Dobra, mieliśmy kamiennego strażnika na wejściu. Tabliczka do magii 3. Od razu możemy ją przeczytać. Jaki mamy wpis? Teleport w jaskini wodnej przeniósł mnie do świątyni Tadmoru. Tak jest, dobra. Tutaj możemy wrócić w każdej chwili, rozumiem. Tu wygląda, że potrzebujemy jakiegoś klucza. Czy w to trzeba strzelić? Trzeba wejść po skrzyniach i uruchomić. Zobaczmy. Okej, otworzyłam sobie kolejne jakieś przejście. Ci kamienni strażnicy są chyba silniejsi niż w tym, nie? Bardzo możliwe. Z nich nic nie ma. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tu jest kolejny kluczyk, tak jakby. Dobra, kolejne przejście jest otworzone. Pytanie tak naprawdę, czego my poszukujemy aktualnie, nie? Strażników jest tutaj dużo. Widzę, że tutaj po prostu gra od nas wymaga, żebyśmy otwierali każde pomieszczenie po kolei. Jestem ciekawa, co jest w drugą stronę.
Bo na razie to sobie tak tylko tutaj... Dobra, jest kolejny kluczyk, tu możemy otworzyć. A co jest w tamtym miejscu, gdzie nie muszę nic klikać? Bo jest tutaj takie miejsce u góry. Aha, rozumiem. Tutaj idziemy w górę, tak jakby piramidy, nie? Dobrze rozumiem? Chyba tak. Chyba dobrze rozumiem. To w sumie też możemy najpierw tutaj iść, bo podejrzewam, że artefakt będzie w innym miejscu. Nie no, ale powiem wam, fajnie zrobiona jest ta świątynia. Podoba mi się. Okej, tu jest zamknięte. No to teraz pytanie, czy trzeba to jakoś otworzyć konkretną jakimś przyciskiem? Czy gra właśnie od nas wymaga, żebyśmy na przykład obeszli całą tę świątynię? I dopiero się tutaj otworzy. Dobra, no nie wiem, zobaczymy. Zróbmy jakiegoś save'ika, bo... się przyda. Myślałam, że tutaj w tej świątyni będzie więcej... do roboty? Nie wiem. Czy coś? Dobra, tutaj mamy. Czy tu był jakiś przycisk po tej stronie? Bo nie widziałam. Nie, to możliwe, że obejdziemy od tyłu. Zobaczymy. Na pewno tu jest przycisk, bo go widziałam. Okej, tu się zaczyna, widzę, robić już ostrzej. Serio? Na hita? Dobra. Widzę, że ich jest dwóch. Dobra. Mamy to i mamy jeszcze trochę pulpitów. Czytaj. Rozumiem. Dobra. Czy tutaj są jakieś gdzieś przyciski, które by mi na przykład, nie wiem, pomogły? Tu jest kapliczka. Jest kufer. Mapa skarbu w jaskini wahadła. Stary tekst znaleziony w warancie. Zobaczmy. Okej, w takim miejscu. No dobra, to się na pewno przyda i ta tabliczka. Wędrowcze, chcesz wejść do świątyni z wahadłem, więc skieruj się do wejścia. Jej strażnik będzie na ciebie czekał, a Danos oceni, czy jesteś godzien. Spirus, ancykapłan. Chodzi o świątynię wahadła, no właśnie. Zaraz. Do ukrytej świątyni, rezydencji Adonosa na ziemi, chronionej drzwiami, które wyglądają jak ściany. Można wejść tylko przez teleport znajdujący się w tej jaskini. Jest to jedyna droga do świątyni, lecz uda się to tylko temu, kto nie boi się śmierci i odrodzenia. Kto chce otworzyć drzwi, znajdzie statek umarłych i przejdzie przez las. Wejdzie do doliny, w której znajduje się sanktuarium Adonosa. Sanktuarium na wysokiej górze. Drogi są chronione przez strażników, którzy każą każdego, który nie jest godzien wejść na górę. Klątwa Adonosa uderzy w tego, który przybywa, aby zbezcześcić sanktuarium. Straszna kara dotknie tego, kto przyszedł rabować, co Adonos zostawił tylko dla swojego wybrańca. Tylko temu wolno wejść do świątyni ziemi. Święty świątyni. Ukryta świątynia... Okej. Tak, no to już wiemy gdzie. Dobra, ale czy to znaczy, że w tym miejscu to już jest wszystko? No nie, bo tutaj są jeszcze jakieś przeciwnicy, te rzeczy. No
No nie wiem, a tam jak otworzyć? Może jest gdzieś kluczyk na ścianie, a ja nie zauważyłam. Szczerze, to nie wiem. Tutaj był kluczyk. Znaczy się tu był, który otwierał tamto, nie? Tu jest. Tutaj też jest jakaś ściana. No ale idąc tym tropem... To powinien być gdzieś jeszcze jeden kluczyk, który otwiera tamte drzwi. Tu się nic nie stało po kliknięciu. Tu byliśmy. Tego się nie da otworzyć. Tu był tylko pulpit, tabliczka. Kapliczka Danosa jest. Tu też był pulpit. Powiem tak, nie widzę. A co się stanie, kiedy tam bym się Marvinem? No powiem szczerze, że tu się cuda dzieją. I chyba nie o to chodzi, żeby tu być. Więc wybywajmy stąd. A może te świątynie się jakoś łączą ze sobą? Zobaczymy, bo tam nie było żadnego przycisku. Więc na pewno tędy nie powinnam wchodzić. W takim razie chodźmy. Boski artefakt. Przeniósł mnie do jakiejś jaskini. No jak to jakiej, no. Stary. Dobra, czyli na razie tutaj... Okej, tu jest ten ciągły wpis. Nie chcemy tego wpisu. Przenieśmy się w takim razie... do obozu obok Aslana. No i stąd myślę, że jak pobiegniemy, to będzie git. Kurde, moi drodzy. Mam ochotę nagrać dla was kolejny film, ale założyłam sobie, że powinnam sobie dawkować nagrywanie. Więc chyba się jednak powstrzymam i tego nie zrobię. Chociaż nie powiem, jestem bardzo ciekawa tutaj tej świątyni i tego, jak to będzie wyglądać. Natomiast chyba muszę obyć się smakiem do niedzieli. Zresztą miałam jechać do biblioteki sobie zawieźć papiery, także powinnam się tym zająć, a nie nagrywać kolejny odcinek, bo nagrywanie na zapas czasami się jednak. Szczególnie, że nie za bardzo wiem, co teraz zrobić, więc chyba się jednak zdam trochę na was i sobie odpuszczę. Tutaj było? Tak jest, tutaj było to przejście. Spróbujemy się teraz dostać tutaj i zobaczymy, czy się coś zmieni. Ja sobie i tak zajrzę do poradnika, żeby tak na wszelki wypadek się zorientować, co powinnam zrobić. Także nie martwcie się. Okej, jest strażnik. Miał ornament, starą monetę i kość szkieletu. No, my sobie właśnie otworzyliśmy przejście. Ja sobie tutaj przede wszystkim... O, jak dobrze, przecież one mnie teraz nie zatruwają. Powiem wam, że coraz bardziej mam wrażenie, że te świątynie się ze sobą po prostu łączą. A to się otworzy samo? Chyba nie. Coś powinnam zrobić, ale nie wiem za bardzo co. Boski artefakt.
To nie. Dostałam jakiś wpis i... A weźmy tą mapę, zerknijmy. Kurde, my jesteśmy tutaj. Troszkę. Czy to było na końcu wąwozu? Czy mi się wydaje? No, tutaj. No, ale tutaj nie ma X-a. Ja wiem, że piszę w świątyni. Chociaż... Czy ja nie widzę X-a, a powinnam go widzieć? Czy to chodzi o to, żeby się teleportować faktycznie i po prostu wtedy dopiero? Bo szczerze mam trochę mindfucka. Nie wiem. Tutaj nie widzę żadnego X-a, więc możliwe, że źle rozumuję. Liczę, że mi napiszecie. I też ciekawi mnie, dlaczego ja nie mogę wejść. To się otworzyć samo nie powinno? Chyba powinno, a się nie otwiera. Nie wiem. Moi drodzy, nie będę przedłużała. Tą jaskinię sobie zbadamy w kolejnym odcinku. Jaskinię. Świątynię. Chciałam powiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. I w kolejnym zobaczymy, co skrywa ta świątynia. Dzięki i cześć.